Dzień dobry wieczór wszystkim, z tej strony Szalona Fretka i klasycznie jak to zawsze, więc ten, zapraszam, w sumie nie zapraszamy, tylko ten, ogarniamy teraz sobie Mafię 1 i sobie tak, ten, no w sumie też racja, ale mniejsza z tym, dobra. Cicho tam. Dobra, trzeba jechać z Paulim do jakiejś tam restauracji i także no... Tommy? Oddawaj samochód. Dobra, nie marudź! Pauli. Boże, Pauli, Tommy. Po co ja to biorę? To już światło żółte. A gdzie... Gdzie ten Paul w ogóle jest? To ja nie mam pojęcia w ogóle. Okej. Okay. Odpalaj, złamaj i jedziemy. Dobra, sobie tu polecimy. Jeżeli mogę, to... Po broń? Jeszcze mogę iść z sobą? O Jezus. Vincenzo, I need a Tommy gum and something for Tom here. Okay. Here it is, boys. I'll keep my fingers crossed. Thanks. No, także tam. Sobie lecimy tu. Łapie! Tu zaparkowałam. Kuźwa! Co za chłop! Parkuje kuwa przed nosem, a kuźwa ten. A chłop nawet tego skawie nie... ten. Nie wlezie, nie? Co za chłop? Person is clever, it ain't no problem to open it. Just like this. Nice and easy. Push in and click. I doubt I know how to get into this one. Let's go, Tom, let's go. Dobra, bierzemy to i wam tam przedłużę w sumie wam życie i tu się, tutaj wam zrobię tam cięcie i także no, za niedługo no. Here we are, stop right here, Tom. Okay, I'll stand out front. You call from that booth. Say you want to talk to Sergio. As soon as I kill him, get in the car and wait for me. Sure thing. Yeah? Mr. Morello, please. Hang on. Buddy, Mr. Morello ain't here today. Try... Oh! Oh Jesus! Holy! Oh. It isn't him! Paulie, move it! Morello isn't there! No. Quick to the car. Dobra, trzeba starać się i oczywiście ten. Odpalaj ten złom. No. Klasycznie musieli mi bakę ogarnąć. Bo czemu by nie? Jej, fajnie. Po prostu niesamowicie, że mi ogarnęli baga, to jest... niefajne! O. Don't worry about it, Tommy. It happens to everybody sometimes. Vincenzo and me have thought up a new plan. Biff told us that Sergio has a mistress who he spends a lot of time with. He must be there today. Vincenzo has put together a little surprise for him. All we gotta do is put it on his car while he's inside enjoying himself. That's right. All you gotta do is put this bomb right under his car. Then you can just enjoy the show. Sergio usually leaves at 4, so hurry. This time it has got to work. His mistress lives in our house in Oakwood. We'll know he's there if his expensive little sports car's parked out in front. Stick the bomb under it. That sounds a lot better. I'll get going. Okay. Jedź do domu Morello, dobra. Marmelady pieprzonej. Ogólnie wczoraj chyba była premiera tego drugiej odsłony The Forest, a jakoś ten... Tak szczerze mówiąc... The Forest jako The Forest może być okej gierką, bo osobiście nie grałam. Więc tak też średnio się wypowiem. Więc ten... Więc powiem... Dobra. Więc powiem wam tak. Czy będzie w ogóle The Forest? Wątpię trochę. A dobra, bomby musiałam wziąć tylko. Spoko. Więc tak, co do The Foresta, nie wiem czy w ogóle będzie u mnie, to... Mogę w sumie trochę tak wykluczyć. Pod względem The Foresta w sumie. The Forest to mogę... w pizdziec wykluczyć. Bo też tak samej grać to tak... też nudno. Ale w sumie po co ten... Też nie chcę się nikomu ten narzucać, że... żeby ze mną w ogóle ktoś grał, nie? Bo trochę narzucenie jest takie... trochę bez sensu. Według mnie. Nie wiem, może kiedyś zobaczymy. Jak mi się w sumie zachce. A w ogóle co do The Foresta to... No, jeszcze na temat tego... To miałem jeszcze powiedzieć, kuźwa! Cholera jasna. Jak na złość, kuźwa, zapomniałam mi teraz, nie? Tu mówię o The Forestie i jeszcze coś miałem powiedzieć, ja pieprzę. Cholera jasna. Chyba zacznę sobie za niedługo rozpisywać, co mam w ogóle powiedzieć. Bo już sama ze sobą ten... Bo już sama ze sobą nie mogę wytrzymać, nie? Co do zapominania tematów. Boże Chryste. Cicho, bądź tam. Także ten. Okej, jesteśmy praktycznie już na miejscu. Hey, you little bastard, what are you doing? Christ. No, no, no! Hey, stop! Shit! Damn, that's one hot dame. That girl, it came out and sat down in the car. I don't know, maybe he lent it to her or something. It just happens sometimes. There's nothing you could do. Put it simply, we gotta get this guy. Sergio meets with his bookie downtown in the parking lot of the Rainbow Garden restaurant. Get Paulie down there to fill him full of holes. You'll just drive, Tom. Then get away fast before the alarm goes out. Now I'll catch that bastard, I promise. He'll be gone. And they won't even know how I did it. Now get a move on, so you can still catch Sergio there. Dobra, zrobiłam tamto gówno. Wyciąłam tą wam. Jak coś. W sumie nic ciekawego tam nie było, ale mniejsza z tym. Streszczając, drugi raz nie udało się po prostu go okropnąć i tyle. Więc ten. Zdarza się i tak. Dobra, zrobię tu jeszcze wam jeszcze raz cięcie, bo tam to mnie nieciekawa będzie tutaj jazda w sumie. Więc na za chwilę. I know, those are like the little, remember the old police call boxes used to have? Yeah. I say to him, hey pal, tell me what the. You have a message from Mr. Salieri. What the hell's going on? Oh, no. Well, that certainly changes the situation, gentlemen. Kill that clown! After so many foul-ups, Salieri gave the job to other people. I only went with them as kind of an insurance policy. Just sit here and watch, so you don't screw up again. Amateur. Why don't the barriers close? Go! Real damn professional. No, okej, teraz pościg będzie, więc... Moje po prostu ulubione zadania, ten... Po prostu, że oje pieprze. Dobra, w dupie mam wasze ten przekroczenie prędkości. W dupie to mam, tak szczerze. Czemu musieli mi dać takiego akurat złoma? Tak z ciekawości. Dobra, w dupie to mam. Nie rozumiecie? W dupie. W dupie mam was. Ja pierdzielę. Au. Zabolało. Fajnie. O Jezus. Tak się tym podniecacie, że mnie gonicie. O ja pierdzielę. Niesamowite. Dobra. What are you staring at? Kill that bastard tailing me! No I napierdzielanka connected, nie? Najbardziej to, co ja najbardziej uwielbiam, nie? Okay, come on out, you bastard. Dobra, jeden dostał. Skąd to? Dobra. W dupie to mam. Dobra, weźmiemy sobie to i na szybko sobie przejada. Żeby co? Jakby coś... A w dupie mam was. Au. Niech się tam ci strzelają. Tu jest ten chłop. Dobra. That didn't work, huh? I don't know what you're trying, you bastard. My brother will kill you along with your whole family. Give it up. You're dead. You won't get in here, you idiot. You're too small for me. Hey, you hear? you, you dumbasses! Oh. Kill that idiot! Oh. What do I pay you for? Come on! Oh! Oh! Gotcha. Where'd he go? Oh! 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 Ah! Oh! I don't know what you're trying, you punk. What are you up to, you dumbasses? Oh. Kill that idiot! Oh. What do I pay you for? Oh! I don't know what you're trying, you punk. Oh, what are you up to, you dumbasses? Oh. Kill that idiot! What do I pay you for? I doubt I know how to get into this one. I don't know what you're trying, you punk. My brother will kill you along with your whole family. What are you up to, you dumbasses? And quick, kill that idiot! Morons! What do I pay you for? Dobra. Dobra, tu sobie skończymy odcinek. Jakby coś już tam spitoliłam i no, także ten wyciąłem to wamy i także ten więc ten, dzięki wam za oglądanie, trzymajcie się i ten, do następnego odcinka i no, bajo.